Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie przedpremierową, nową, chromatyczną zatymiarę, która nazywa się Charlie. Dodatkowo wymaksujemy ją na maksymalny poziom, odblokujemy nowe star powery, gadżety oraz sprawdzimy jej hyper attack. Przy okazji wam pokażę, jak wygląda nowy karnet zatymiarski. No to teraz ogłośmy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te dwie osoby zgarniają skin przedpremierowy do Byrona. Gratuluję! Zostały mi jeszcze 3 skiny. Chciałbyś wziąć udział? No to zatrzymaj ten film, kliknij pierwszy link, który znajduje się w opisie, potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars, a w komentarzu napisz Ring Master Byron. Wyniki konkursu ogłoszę już jutro. No to zaczynamy. Wchodzimy do sklepu i jak widzimy mamy dostępny do kupienia nowy karnet zadymiarski, więc od razu go kupujemy za 169 gemów. O tak! I lecimy z poziomami, aż odblokujemy nowego zadymiarza. A dokładnie zadymiarę. A wy zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo kupujemy cały karnecik. Pyk. Są teraz takie dostępne spraye klaunów. Dosyć ciekawe, ale jeżeli ktoś nie lubi klaunów i się ich boi, no to niestety przypał troszeczkę w tym sezonie. Ale to już jest 21 sezon w grze Brawl Stars. Dziwny cyrk, dziwna nazwa, dziwny sezon. I mamy to, moi kochani, 30 poziom, nowa zadymiara, Charlie odblokowana, let's go! Okej! Nie chcę wam nic mówić, ale coś mi się wydaje, że to jest żona Spidermana. Charlie niezły pokaz dała, włosy spuściła, równo się oskubała. Widownia wnet oszalała, bis bis, gawieć wrzeszczała. Więc Charlie plotąc wszystko ci zabrała. O kurcze, jak to chyba Adam Mickiewicz pisał. Nieźle, wybieramy sobie nową zadymiarę, pyk, wybierz. Przeczytajmy sobie teraz opis nowej chromatycznej zadymiary. Na pierwszym poziomie 3300 punktów życia, szybkość ruchu normalna, atak jojo. Charlie rzuca przed siebie jojo, które zadaje obrażenia pierwszemu wrogowi, którego trafi, po czym wraca do niej. Obrażenia 800, zasięg daleki, fajnie wiedzieć, i szybkość przeładowania wolna. Super atak nazywa się Coco. Charlie rzuca przed siebie kępek swoich włosów, która owija się wokół wroga po jego trafieniu, paraliżując go, aż włochaty kokon zostanie zniszczony. Punkty życia 4200 ma ten kokon, więc dosyć sporo. I zasięg też daleki. Zanim ją ulepszymy na samym początku, wejdźmy sobie i wypróbujmy ją na arenie treningowej. Okej, odsuńmy się jak najdalej. Zobaczcie, jaki ma daleki zasięg. Rzucamy jojo. Jojo się odbiło i powróciło. Uderzyło 800. Na ile hitów uda nam się załadować cały ultimate attack? Drugi hit, trzeci hit, czwarty hit, piąty hit. Na 5 hitów odblokowujemy super atak. I co teraz? Naszym ultem możemy zmienić coś w kokon. Uwaga, rzucamy kokon. Uf! I zobaczcie, normalnie tutaj wyrosło jajo. I tego jaja nie da się zniszczyć, samemu nie da się, ani nie da się go w jakiś sposób uleczyć. HP powoli znika i pojawia się na nowo postać. Ale ta postać nie może się ruszyć, a nasz kokon może zniszczyć tylko i wyłącznie przeciwnik. Rzućmy sobie tutaj teraz ulta i zobaczcie, jeżeli jesteśmy blisko przeciwnika, to musimy spamować atak. Wtedy jojo szybko do nas powraca i szybko sobie nabijamy ulta, dzięki czemu później możemy go zmienić w jajko. Jest to podobna mechanika jak w przypadku Karla, tylko że u Karla jak rzucamy kill-offem, to kill-off przelatuje jeszcze przez większą ilość osób i wraca do nas. A tutaj jojo od razu wraca po uderzeniu w cel. No to teraz sprawdźmy, jak działa Star Power i gadżet, a potem zagrany meczek. Zobaczmy, co ona tutaj ma do odblokowania. Zobaczcie. My Jojo Brings. Wow. Tutaj to już w ogóle wygląda jak kozacka Spidermanka. Niesamowita Charlie, jak ja ją biorę. Kupujemy! 29 gemów? To mało. Uważam, że mało jak za taki fajny skinek. Pamiętajcie, jeżeli kupujecie jakieś skiny, nie zapomnijcie wpisać kodziku Farel. Dzięki każdemu za wsparcie. Mamy też tutaj dodatkowe jakieś emotki. Okej. Okay. I mamy tutaj co? Awatarek taki i... O! Coś takiego, zwykły spray. No dobra, ubieramy sobie niesamowitą Charlie i ulepszamy zadymiarę do maksymalnego poziomu. Mamy to, 11 poziom na zadymiarze, super. I lecimy na początku z pierwszym star powerem i z pierwszym gadżetem. Kupujemy pierwszy gadżet. Pyk. I pierwszy gadżet nazywa się pająki. Charlie wypuszcza pająki w liczbie 3, które doszukują i atakują najbliższych wrogów. Ładunki na mecz 3. Okej, sprawdźmy to. Do tego dokupimy sobie oczywiście star powerek. Pyk. Mamy to, gwiezdna moc trawienie. Owinięci w kokon wrogowie tracą 50% swoich punktów życia, gdy są w kokonie. Zarąbiste, wyobraźcie sobie, że zabijamy jakiegoś oponenta, który ma 20 power cubesów, bo tyle udało mu się zdobyć i on w tym momencie traci 50%. Fajne, więc za chwilę obecną wybieramy sobie pierwszy gadżet i pierwszy star power i gramy jakiś meczyk treningowy losowy. Co nam wybierze? Knockout! No i dobrze, i o to chodzi. Jakich mamy przeciwników? Jest Brock, Poco i Nita, okej. Okay. U mnie Szelka i Bi, no dobra. Lecimy, sprawdźmy, jak działają te pająki. Rzucam pająka i co się dzieje? Od razu one się pojawiają, myślałem, że jak rzucimy jojem, to one koło joja się pojawią. Co się dzieje już? Co jest? Halo, ale zadyma. Dobra.
Nie no, ona mi pokona tą Nitę szybko. Pająki, bierzcie go! Okej, okay, okej, okay. Pająki po ile biją? Po 800? Dobra. Pająki, do dzieła! Normalnie dojeżdżają Nitę. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Pająki, 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 go! Raz, dwa, trzy! One powinny jeszcze zatruwać, to było coś pięknego. Ładne, żyje, okej. Okay. Czy mogę zrobić takie uderzenie jak w przypadku Karla, że rzucam tutaj, kiedy przechodzę przez płot, to wraca przez skałę? Czekajcie. Tak, można tak rzucać, patrzcie. Ta sama mechanika co u Karla działa, więc kozak. Szybki kokon! Porobiona w kokon i teraz ona nie powinna mieć 50% życia, jak się zrespi. Uwaga! Czy tak będzie? 3, 2, 1 i... 4K HP! O kurczę, niedźwiedź! O! Padam! Żyję! Padłem! Pierwsze 40 HP miała Nita! Troszeczkę się z nią pobawiłem, nie ma co gadać, ale jak widzicie, bardzo fajny gadżecik. A czyli Star Power, Star Power, Star Power. Pomyliło mi się z gadżetem. Dobra, tu ich szybciutko robimy. Dostała. Wow, 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 wow. Możemy w ten sposób teraz sobie troszeczkę poczekać. Okej, niedźwiedź pomógł jej rozwalić? Nie wierzę w to. Dobra, dobijamy niedźwiedzia. Pak, pak. Im bliżej jesteśmy, tym szybciej atakujemy. To jest bardzo fajne i trzeba się tego nauczyć w tej postaci. Ale nie możemy też właśnie skrócić takiego dystansu jak ja z Nitą, bo padniemy. Dobra, dostała z tego jojo. Ile ich jest? Jeden chłop. Dobra, dostaje. Pyk. I teraz Poco, tam chyba z 7000 HP, będzie miał bardzo mało. I zobaczcie, jak go zaskakujemy. Chłop nie ma teraz szans. 3, 2, 1 i szybki push. Bomba, 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 bomba. 3 bomby i leży. Okej, okay, czyli już mamy generalnie, moi kochani, taktykę. Chłopa, jak zwiniecie w kokon i macie ten star power, który obniża mu HP, możecie Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, jak to się stało, ale te boty nas porobiły. Zobaczmy, jak wygląda cieszynka. O! Uciekła gdzieś do góry. To nieźle. Teraz od boku wywołujemy drugi gadżet, który nazywa się przestrzeń osobista. Charlie owija się w kokon, regenerując 50% swoich łącznych punktów życia. Okej. Okay. I co? Jak się zawiniemy w kokon, jesteśmy nieśmiertelni. To było mega dobre w late game'ie, kiedy strefa się zawęża, a my używamy kokonu i siedzimy w tym kokonie, a inni padają. To było coś pięknego. Zaraz to sprawdzimy. Drugi star power nazywa się maź. Kokon zostawia po sobie ślad mazi, która utrzymuje się przez 5 sekund i spowalnia chodzących po niej wrogów. No jestem mega ciekawy, jak duża jest ta maź. Ja bym to bardziej nazwał lepka sieć niż maź, ale jak chcą, niech tak będzie. Dobra, no i chciałbym teraz kupić hyper doładowanie i dlaczego nie mogę? Za 10 dni dopiero będzie dostępne w sklepie, ale co wy w ogóle gadacie? Jesteśmy z powrotem i jak widzicie, już hyper doładowanie jest kupione, nazywa się Plaga i sprawdźmy, na czym polega. Super atak. Charlie wypuszcza pająki w liczbie 3, które odszukują i atakują najbliższych wrogów. Ej, ale to jest to samo co drugi gadżet. Czekajcie, wybierzmy sobie pierwszy gadżet i zobaczmy, czy możemy wypuścić 6 pająków naraz. Ale na początku sprawdźmy, ile potrzeba razy uderzyć, żeby naładować hiperkę. Raz, dwa, trzy, osiem, dziewięć, wow! 10, 11, 12, 13 razy trzeba uderzyć oponenta. Dobra, 13 razy uderzone i zobaczcie teraz. Dajemy gadżet, hiperka i ulta. Okej, okay, okej, okay, wiadomo, że tamte pająki zniknęły. Tak, ale bez sens. Tak być nie powinno. Moi kochani, tak być nie powinno, że moje pająki znikają wtedy, kiedy używam gadżetu. Słabo. Jestem zawiedziony. Myślałem, że 6 na raz poleci. Naładujmy jeszcze raz hiperatak i zobaczmy, co się dzieje. Hiperatak, dajemy ulta. Bum! Lecą pająki i mamy tutaj taką lepką maź. I przy okazji też zmieniamy oponenta w kokon. To nie dość, że moje pająki później mogą go dojechać, to może zostać jeszcze spowolniony i zawinięty w kokon. Mocne! Ale standardowo wracamy do drugiego gadżetu i do drugiego star poweru i gramy meczyk. Gramy tryb duo. Mam w parze Shelly. No dobrze, niech będzie. Ona może być za mocna na te bociki, no ale trudno. Lecimy ostro. Potrzebuję jak najszybciej nabić hyperatak. Mamy El Primo, więc spoko. Ma dużo HP. Jackie też ma dużo. Hop, hop. Hop, dobra, na razie się więcej nie bije. Albo dobra, padaj. Power Cube zawsze się przyda, albo się jej nie przyda. Dobra, mamy to, mamy to, mamy hiperkę. Patrzcie, daję kokon. I co teraz? Ej, będę się leczył? A chłop mnie nie widział? Bomba, ult! Zawinięty chłop został w kokon! Dojeżdżam! O kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze. Ból, 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 ból. Ale dymy są tutaj. Nita 7. Zmisowałem! Ultimate Attack Dynamite'a, on miał ochronkę! Najgorzej, dobra.
Jeszcze jeden atak, jeszcze jeden atak. Dobra, robimy go, robimy go. Leży, leży. Klasa i teraz tak. Hiperka, ult. I teraz on powinien mieć mało HP. I dojazd mu robię, patrzcie. Bomba, nie, czemu on nie ma? Bo nie mam tego star powera. Więc, może być, czy popadam. Nie wytrzymam. Nie zdążyłem kliknąć kokonu. No dobra, zaraz zobaczymy, jak się będzie zachowywała postać. Bocik, kiedy użyję kokon, czy faktycznie on ucieknie. Ej, dużo jest power cubesów, więc będzie niezła zabawa w late game'ie. Lecimy. Szkoda, że nie mam właśnie tego star powera, co HP zmniejsza, bo będę się troszeczkę z nimi męczył. Ale dobra, damy radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, Primo leży. Sześć, siedem, osiem. Dobra, kokon. I ja też schowałem się w kokon. Co się dzieje? Mamy dwa kokony. Aha, ona go uratowała. To nieźle. Czyli... Okej, rozumiem, że przeciwnik może też użyć kokonu. Kokon! Jestem w kokonie! Szybko! Ult! Ale porobiony! Ale porobiony! Widzieliście to? Chłop uderzył mi w kokon! Ultem! Dobra, 3, 2, 1. Go! Bomba! Kokon! Dawaj, Shelly! O, kolejny się zrespił! Co za gierka! Bomba! Bomba, bomba! Leżą! Nice! Fajna jest ta postać. Uwierzcie mi, że ta postać jest mocna. Podsumujmy sobie teraz odcineczek. Co będę najczęściej używał? Wydaje mi się, że będę najczęściej używał drugi Star Power, dzięki któremu będę sobie regenerował życie, ale to wiadomo, że zależy też od trybu, bo oczywiście pająki, które wypuszczamy jako gadżet, te są mega OP, bo potrafią nam zlokalizować, gdzie jest przeciwnik. Ta opcja będzie się przydawała na mapach, gdzie jest dużo krzaków, ale mi się wydaje, że drugi gadżet jest generalnie lepszy, no i oczywiście pierwszy Star Power uważam za lepszy. A polega on na tym, że jak kokon pęknie, to przeciwnik ma o połowę mniej HP. Na dzisiaj to było tyle. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a jutro wrzucę dla was kolejny odcinek z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, hej!